W dzisiejszym odcinku będziemy testować 9 customowych sticków. Każdy z nich ma inne właściwości, także jeśli chcecie się przekonać jakie, oglądajcie do końca. Widzowie, w dzisiejszym odcinku będziemy craftować oraz testować nowe sticki. Ewela, co ty robisz na początku tego odcinka? Co ty robisz? Przepraszam, chciałam pomachać tutaj wszystkim. Niechcący, wybacz. Także słuchajcie, przed nami są tutaj skrzynie i mamy tutaj aż 9 skrzynek, w których mamy rzeczy do craftowania poszczególnych sticków. I tymi stickami będziemy mogli robić różne ciekawe rzeczy. No i jak możecie zobaczyć, skrzynie są ponumerowane, więc oglądajcie do samego końca, bo im dalsza skrzynka, tym lepszy kijek. Ja proponuję nie otwierać pierwszej skrzynki, bo wiemy, co tam Rafał jest, dobrze wiesz, ja też wiem, i znaleźć to, i sami, żebyśmy to zrobili. Także pierwszego nie będziemy wam pokazywać, lecimy na razie do tej skrzyneczki, weźmiemy sobie tutaj jabłka, żeby w razie czego mieć co do jedzenia, i pierwsze po prostu znajdziemy i skraftujemy po kolei. Tylko najpierw ja bym proponowała zrobić jakiś mieczyk drewniany i jakiś tutaj kilof, żebyśmy mieli się czym bronić. Także Rafał, musimy chyba drewniany robimy, czy szukamy kamienia? No, trzeba zacząć od drewna, żeby mieć cokolwiek. To ja tutaj robię drewniane. Ja zrobiłem sticki na razie. Dobra, mamy też sticka i teraz robimy... Dobra, biorę łopatę i mamy tu jeszcze, wystarczy nam na kilof. Dobra, mam Rafał łopatę i kilof, może na razie nam tyle wystarczy, co? Myślę, że na razie tak. Ja tutaj trochę skały sobie zbiorę. Wiem, że to długo potrwa, ale na spokojnie. Jeszcze zrobiłam motykę, także mam kilof, mam łopatkę i mam motykę. Dobra, Rafał, mam kamień, chodź, ulepszymy sobie, zrobimy sobie z kamienia kilof i pójdziemy po to, co nam potrzebne do naszego sticka. Ja mam wszystko drewniane, Ewela. O, dziękuję. Dziękuję bardzo, biorę. Mieczyk do ręki i idziemy szukać świnek, bo do pierwszego sticka potrzebne nam są świnki. Także leć za mną i no, kto pierwszy znajdzie, ten wygrywa odcinek, tak robimy. To wygrywa lajka od widzów. Albo zróbmy tak, że jak ty pierwszy znajdziesz, to wszyscy dają lajka, jak ja, to wszyscy subują. Świnie to tam na tej polanie na pewno będą, idę tam. Tam u góry to moja, zostaw ją, zostaw ją. Ja nawet nie wiem gdzie, ale idę do góry, dobrze Ewela? Jak ja znajdę, musicie zostawić łapę. Dobra, mam ją, ale no niech będzie, że Ewela. Subskrybujcie kanał, widzowie. Kosimy ją i potrzebne nam jest mięsko. I z tego mięsa zrobimy pierwszy kijek. Także klikamy sobie tutaj. Ewela, jesteś gotowa na to? Ale masz dwa mięska? Trzymam mięska nawet. Ło, dobra, no to idziemy. Także pierwszy kijek, który robimy, wystarczy zrobić to dokładnie w ten sposób. I ja sobie go wezmę i jest to dokładnie bacon stick. Dobra, a nie da się z krowiego mięska, z wołowego? No właśnie, się nie da. Chociaż spróbuj, ej, być może się da. Ja też sobie tutaj znalazłam i sobie zrobiłam różowe. Ej, moim zdaniem ten jest chyba najładniejszy. Także przejdźmy teraz do testu. Jak działa kijek na Ewelę? Zobaczmy, co się teraz stanie. Mam nadzieję, że cię nie wyeliminuje. O, zabrało mi... Jeszcze raz uderz. Bum. Pół serduszka zabiera tylko. Tak, wcale nie tak dużo, ale jest niezły odrzut. Patrz. Wow. Ej, to jest mocne. Dawaj jeszcze raz. Ja podskoczę jeszcze. Dawaj. Ciebie blokuje tutaj to. A ciekawie, jak tą kurę tutaj walniemy, czy ona poleci tam do samych drzew. Patrz. Tak, ej, tak. Drugi kijek również sobie sami skraftujemy i potrzebna nam będzie ruda żelaza. To ja mam kilo, wchodzi, idziemy kopać. Okej, jako że mamy już właśnie żelazo, kraftujemy kijek. Mamy, słuchajcie, iron stick. Jest to drugi kijek i zobaczcie, breaking a block drops a... Czyli my teraz wszystko, co rozwalimy tym kijkiem, no po prostu będziemy dostawać, no zobaczcie sami. Także Ewela, patrz teraz na to. Rozwalam trawę. Leci mi żelazo. Także no, teraz możemy sobie zrobić cały ekwipunek tak naprawdę. Ej, to są takie haksy w takim razie. Te kije dają haksy. No tak można powiedzieć, że dostajemy za friko. Nieważne co rozwalę, spróbujmy to drewno. No to dostaniemy właśnie żelazo. Tak jest, tak jest. Ej, na razie i tak podoba mi się bardziej ten różowy. Też mi się tak wydaje, ale jak sobie zrobimy właśnie ekwipunek cały właśnie taki, no to będzie mega fajnie. Jeśli chodzi o kolejne kijki, no to już po prostu skraftujemy sobie je ze skrzynek. I Ewela, proszę bardzo, możesz zrobić trzeci. Dobra, także mamy tutaj następny kijek i robimy sobie go i mamy fire sticka, dobra? Także podmienimy sobie tutaj i zobaczmy, co tutaj się będzie działo. W ogóle... Jeszcze dla mnie, halo, proszę tutaj wyrzucić dla mnie też. Dobrze, dobrze, to już tutaj robię, spokojnie. Rafał, nie denerwuj się, nie denerwuj. Proszę. Ej, dobra, to może być niebezpieczne, także Rafał, lepiej idźmy gdzieś tutaj na daleko. W ogóle jest mega fajne, bo się tak koloruje. Co tu się stało w ogóle? Dawaj jeszcze raz, użyj. Czyli rzucasz takim ogniem. Ej, ale sztosik. Czekaj, o, jabłko aż spadło z drzewa. Ewela, a spróbuj we mnie. Trzymajcie kciuki, żebym nie zginął. Użyć choinka. Nie, już nie, już nie, już nie, już nie. Cały las nam płonie. Ej, to jest fajne. Ja myślałam, że to na blisko trzeba, a to patrzcie się na daleko. Ale to wybucha po pewnym czasie, także to nie leci do samego końca. A sprawdźmy, co się stanie, jak to wleci do wody.
Aha, nic. Dobra, ja za chwilę chyba padnę. I w ogóle fajne by to było do zbijanego na przykład w tym Minecrafcie. Okej, okay, także otwieramy, zobaczmy. Mamy tutaj złoto, więc myślę, że będzie to po prostu złoty kij. I robimy oczywiście złoty kijek. Zrobimy dla Eweli tak, jeden. Ewela, złapałaś? Tak, dziękuję. Także zobaczmy, co robi ten kijek. Ja się domyślam, bo jako, że mieliśmy żelazny kijek wcześniej, a teraz złoty, no to domyślam się, że będziemy dostawać właśnie złoto. Też mi się tak wydaje i sprawdźmy. Tak, można zrobić złotą zbroję, ale my jesteśmy, Rafał, mocniej, więc nam nie potrzebna żadna zbroja. Przechodzimy sobie do piątego sticka i sprawdźmy, co my tutaj mamy. Mamy proch i z tego prochu sobie zrobimy kolejny patyczek. I kolejny patyczek będzie to który daje eksplozję, także dobra. Testujemy. Rafał, uważaj. A jeszcze przepraszam. Zapomniałam o tobie. Dziękuję, dziękuję bardzo. Wydaje mi się, że to będzie najciekawszy kijek, ale są jeszcze lepsze. Dobra, uważaj, ja pierwsza. Nie, to czy... Myślałam, że to tak, wiesz. Boję się. A jaki jest opis te... rozwal... Aha, dobra, rozumiem. Ewela, trzeba rozwalić po prostu blok i on wybucha. Nie mam nic... A tu są moje rzeczy, dawać moje rzeczy, dobra. To ja się ubieram teraz szybko. Ej, ale to jest mocne, patrz. Rozwalam, uciekam. Ledwo przed tym można uciec tak naprawdę. Kolejny szósty kijek, zostało nam jeszcze, zobaczcie, tyle. Szósty kijek i o, diamentowy, prawdopodobnie diamentowy. I tutaj też chyba domyślam się, o co tu będzie chodziło. Ewela, masz kijek, leży na ziemi. Proszę, oj, przepraszam, pyk. No i zobaczcie, Ewela, dawaj ty, testuj ty pierwsza. No i pewnie to chodzi o to, że będą diamenty leciały i ten kijek powinien się podobać wszystkim dziewczynom, prawda? Powinien to być najlepszy... Najlepszy ten. Możemy sobie zrobić teraz diamentowe mieczyki, gatki. Ej, to jest taki najbardziej op chyba kijek, co? No bo można sobie zrobić mega fajną zbroję od razu, także to jest naprawdę spoko. I czy my robimy taką zbroję, czy zostawiamy sobie złotą? No, myślę, że zbroja nam się już nie przyda. Fajny, ale nie robi takiego wow, jak na przykład ten co robi eksplozję, albo ten tutaj ognisty. Przechodzimy sobie do siódmej skrzyni. Siódma skrzynia jest szczęśliwa. I tutaj mamy oko i coś czuję, że to może być coś fajnego. Także zobaczmy, co my tutaj mamy. I mamy Stronghold Stick. To znaczy dokładnie tyle, że jeśli go użyjemy, to pokaże nam lokację tam, gdzie znajduje się właśnie końcowy portal do smoka. W skrócie, tylko on coś... O, dobra. Jak ty tego używasz? No po prostu rzucam i to jakby wskazuje nam drogę do tego, gdzie znajduje się to wszystko. Okej, zostaje dwa najciekawsze kijki i zanim otworzę ósmy kijek, pamiętajcie, żeby zostać łapy w górę pod tym odcinkiem i subskrybujcie nasz kanał, jeśli chcecie więcej Minecrafta. I teraz tak, otwieramy i mamy tutaj złote jabłko. W sumie ja jabłka złote już miałem w ekwipunku. I tak, zrobimy sobie taki kijek i jest to healing stick. I kiedy uderzamy w moby, my się leczymy. Zaraz to wszystko przetestujemy. To właśnie jest dla ciebie, Ewela. Ej, to jest pierwszy taki dwukolorowy kijek. Ja bym tutaj proponowała iść najpierw i stracić trochę HP. Fire, fire, dawaj. Gdzie jesteś? Au, ja mam mało, Ewela, uważaj, ja mogę w ciebie rzucić, jak chcesz. Sprawdźmy, czy rzeczywiście to działa, mamy kurę. Działa! Patrzcie się, mamy teraz full... Ej, to jest chyba najlepszy kijek, jak dla mnie. A czekaj, daj mi spróbować. Uwaga, czy ja się uleczę. Ej, tak, zobaczcie, jak mi serduszka rosną. Jeszcze potrzeba nam... Kogo? A czy jak ciebie trafię? Chodź tutaj. Czy jak ciebie trafię? Ej, tak, też! Koda, że ja tracę wtedy. Przechodzimy sobie już do ostatniego kijka i powinien to być najfajniejszy kijek. I mamy tutaj znowu perły jakieś. Mam nadzieję, Rafał, jak myślisz, co to będzie robiło? Ender Stick. Ja wiem akurat, co ten kijek robi. Także Ewela, zrób również dla mnie. Dziękuję bardzo. I to jest moim zdaniem najciekawszy kij. Widzowie, zanim go użyjemy, zostawiajcie łapy w górę. Użyłam! I nie wiem, co się stało, a straciłam dużo serduszek. O, ale mam taki kijek, że mogę sobie narobić tutaj serduszka, ha? Tak, to teleportuje dokładnie tam, gdzie chcesz. Także zobacz, ja teleportuję się na tamtą górkę, także wyrzucam, pyk, i jestem tutaj, tylko tracimy serduszka, nie wiem dlaczego. Właśnie, ja też zauważyłam to, że serduszka się tracą. O, dzień dobry, mogę cię ubić? Uwaga, oj, boję się, że zginę, bo strasznie wysoko rzuciłem. To jednak tak nie działa, że to poleci mega daleko. Napiszcie w komentarzu, który waszym zdaniem kijek jest najlepszy, moim zdaniem ten do leczenia i ten ostatni. Trzymajcie się, na razie, piona.